Pora wstawać, ciuchcie! Super! Do zobaczenia! Hej, Bruno, gdzie tak pędzisz? Na tor treningowy! Ale po co? Chcę przećwiczyć wszystko, czego się wczoraj nauczyliśmy! Tak! Te nowe skręty są ciuchciastyczne! Zaczekaj na mnie! Uwaga, uwaga! Bruno i Wilson mają stawić się w ładowni. Ale ja chciałem trochę potrenować! Jeśli się postarasz, zdążysz poćwiczyć po powrocie. Fantastyczny pomysł! Tak zrobię! Dzień dobry, moi kochani. Dzisiaj będą wam potrzebne wagony. Super! Bardzo lubię jeździć z wagonami. Trzeba je przymocować. Już się robi! Tak jest! Przymocowane! Pora na trening! Słuchajcie, dzieciaki. Ten typ wagonów ma klapę umieszczoną w podłodze. A więc, żeby rozładować towar, musicie ją otworzyć. O tak! Podłoga, klapa, towar. Zrozumiano! A teraz spróbujcie! To jest trudne! Udało się! Bardzo dobrze, Bruno! O, chyba tego nie zrobię! Dasz radę! Ale ja po prostu nie umiem! Próbuj dalej, mały! Dobra robota! Szybko się uczycie. Czy są jakieś pytania? Nie. Czyli wszystko jasne. W takim razie możecie jechać po dzisiejsze zadanie. I pamiętajcie, ciężko jest jechać z górki z dużym ładunkiem. Musicie wracać bardzo wolno. Słyszałeś mnie, Wilson? Tak, z górki ciężko. Wracać powoli. Wszystko zrozumiałem. Hej, Bruno, zaczekaj! Wiolu, możemy jechać! Dobrze, a teraz posłuchajcie. Dzisiaj wysyłam was do... Kamieniołomów! Tak! Pojedziecie tam po transport kamieni. Super! Ciuchcia taka jak ja poradzi sobie z tym raz dwa! Fantastycznie! Co ona powiedziała? Słyszałam to. Pojedziecie po kamienie. Wszystko, co mówię, jednym uchem ci wlatuje, drugim wylatuje. Przepraszam, Wiolu. Cześć, Morgan. Cześć, Wilson. Cześć, Bru... Nic ci się nie stało? Nie, wszystko w porządku. To tylko plama oleju. Co robisz? Zasypuję ten olej piaskiem, żeby już nie był śliski. Aha, czyli... Przepraszam, Wiolu, już cię słucham. To dobrze, tylko pamiętajcie, w górach musicie pojechać lewym tunelem. Słyszysz, Wilson? Słyszę, Wiolu. Jedźcie ostrożnie, ciuchciaki. Teraz pokażę wam kolor tunelu. Ciekawe, jaki to będzie kolor. Zielony, żółty, czerwony, niebieski! To niebieski tunel! Hurra! Ruszamy w drogę! Koko, zapraszam na peron pierwszy. Ciuchciastycznie! Jadę do pracy! Ciuch, ciuch! Jeju! Patrz, to ta góra! Na świst pary! Ale to daleko! Który to miał być tunel? Viola mówiła, że prawy. Jesteś pewny? Tak! Chyba tak. Na świst pary! Jedziemy w dół! Wilson, to nie ta droga! Jestem pewien, że to właściwy tunel. Niemożliwe! Kamieniołom jest w górach, a nie pod nimi. Ojej, przepraszam. Żeby zawrócić, musimy zjechać na sam dół. Och, już na pewno nie zdążę dzisiaj poćwiczyć. Jesteśmy! Nareszcie, hurra!
super! Załatwmy to szybko, to jeszcze zdążę potrenować! Cześć, chłopcy! Cześć, Karen! A teraz, Wilson, ustaw się pod kontenerem. Załadujemy kamienie. Zaczynajmy! O, bardzo przepraszam. Nie mogłam go utrzymać. Nic się nie stało. Nie martw się. Ten wagon to dla ciebie nowość? Tak. Trzeba się do nich przyzwyczaić. Najważniejsze to trzymać mocno zamkniętą klapę. Hej, mam pomysł. Może ja pojadę pierwszy, a ty trochę poćwiczysz. To miło z twojej strony. Tak, dziękuję. Ładujemy! Klapa zamknięta i... otwarta. I znów zamknięta. To jest to! Udało się, udało się, udało się! Jeszcze, jeszcze! Uważaj, Bruno, bo się przeładujesz! Spokojnie, jestem naprawdę silny! Klapa zamknięta, możemy ładować! Och, Bruno, został tylko piach! Przepraszam. Trzymajcie się szerokiej drogi! Bruno! Nie, to ty przyspiesz, ślimaku! Muszę szybko dojechać do domu! Wilson, to ślimak! Nie słuchałeś, co mówił Dunbar? O czym? Żeby uważać w drodze do domu! Z górki jest trudniej! Jak może być trudniej z górki? Dla mnie to bułka z masłem! Źle go zrozumiałeś! Nieprawda! Na pewno wcale nie słuchałeś! Jak zwykle! Słuchałem! Bruno, proszę cię, zwolnij! Nic się nie ma! Bruno! Słyszałam, że Wilson i Bruno już wracają z kamieniołomów. Och, to świetnie. Martwiłem się o nich. Zupełnie niepotrzebnie. Bruno, wyrzuć kamienie! Co? Teraz nie mogę! Zaraz, może ja mogę. Morganowi się udało. Nie utrzymam się dłużej w torach. Klapa otwarta! Wilson! Dzięki, Wilson. Uratowałeś mnie. Udało się. Jak na to wpadłeś? Przypomniałam sobie, co zrobił Morgan, kiedy się poślizgnął. Ale jazda. Przepraszam, że nie chciałem ci uwierzyć. Uważnie słuchałeś Dunbara, a ja nie. Niezła odmiana, co? Tak. Ruszajmy w drogę, Bruno. Trzeba bezpiecznie dowieźć te kamienie do domu. Świetnie się spisaliście. A tobie, Bruno, zostało jeszcze sporo czasu na ćwiczenia. Och nie, dziękuję. Chyba już dość dzisiaj się naćwiczyłem. Jak się wam jechało z wagonami? No cóż, my... nauczyliśmy się je kontrolować. Tak, i teraz już wiem, że jeśli jedziesz z górki, musisz jechać... wolno! I o to chodzi. Hugo i Magnes. Pora wstawać, ciuchcie. Wiola ma kiepski humor. Uwaga, uwaga! Z powodu uszkodzenia torów, żółta linia będzie dzisiaj nieczynna. A, to dlatego jest taka zmartwiona. Muszę zmienić rozkład jazdy. Proszę o cierpliwość. Biedna Wiola. Cześć, Hugo. Miałaś w nocy dużo pracy? To było ciuchciolutne szaleństwo. Miałam aż 3 nocne wezwania. Praca w ciuchciowym pogotowiu nie jest łatwa. Czy widziałeś dzisiaj Edzia? Jeszcze nie. Musi natychmiast zacząć naprawę torów. Przekażę mu. Och, to będzie bardzo, bardzo długi dzień. Och, biedna Wiola. Będziesz potrzebował elektromagnesu, żeby pozbierać uszkodzone tory i platformy, żeby zawieźć tam nowe. Tak, masz rację, Kaja. Chodź, musisz się przygotować.
jeśli pojadę czerwoną linią, a potem zawrócę i przejadę przez most, to w niedługim czasie dojadę. Pośpiesz się, Pit! A nie, tak nie da rady. Wiem, że już bardzo długo czekasz, Iwo, ale nic na to nie poradzę. To dzień recyklingu, Dunbar. Przecież wiesz, że bardzo nie lubię mieć opóźnień. Dunbar, czy będziemy mieć dzisiaj szkolenie? Przykro mi, Koko, ale mam sporo do zrobienia. Musicie znaleźć sobie jakieś pożyteczne zajęcie. Nie ma problemu. Masz już wszystko. Brakuje tylko Edzia. A może odbiorę go ze stacji? To świetny pomysł. Dobrze, no to pójdę poszukać Edzia. Ciuchcia podjeżdża. Drzwi otwarte. Proszę uważać przy wysiadaniu. Drzwi zamknięte. Ciuchcia gotowa do odjazdu. Jeśli szukasz Edzia, to w pociągu go nie było. A niech to. Na pewno znowu się spóźnił. Viola się zmartwi. Czemu ma się zmartwić? Edzio się spóźnia, a my musimy naprawić tory. A, to do tego potrzebny był dźwig. Mhm. A czemu sam ich nie naprawisz? Ja? O nie, bez Edzia na pewno nie dam rady. Dlaczego? Nie widzę magnesu i ciężko mi go kontrolować. Edzio mną kieruje. Czekaj, ja ci pomogę. Miałem być pożyteczny. No nie wiem, Wilson. Bardzo proszę, przepuśćcie Olgę na peron drugi. Ale to pomogłoby Violi. No to ruszajmy w drogę. Bardzo proszę o spokój. Naprawdę robię, co mogę. Piu! Istne szaleństwo, co? Tak, a Viola musi sobie z tym radzić. O, dobrze. Edzio i Hugo jadą naprawiać tory. Niedługo będzie po kłopocie. Piu! I może nareszcie wszystko wróci do normy. Dobra wiadomość. Edzio pojechał naprawiać tory. Jadę! Uwaga na zderzaki! Cezary, stój! Nie zmieścisz się tutaj! Musisz się trochę cofnąć! Niby gdzie? Za mną są jeszcze dwie ciuchcie. O, chyba się przegrzałem. Patrz, to tutaj. Zepsute tory. Widzę. Szkoda, że nie ma tu Edzia. Daj spokój. Przecież robiłeś to już setki razy. Co mam robić? Musisz ustawić się do mnie przodem. Już się robi. Trzeba magnesem podnieść zepsute tory i położyć w to miejsce nowe. Tylko pamiętaj, ja nic nie widzę i polegam na tobie. Tak, Wilson? Zrozumiałeś? O, zobacz, jaki motylek! Skąd on się tutaj wziął? Wilson! Przepraszam, jestem gotowy. Och, jak ja tego nie lubię. No dobra, włączam magnes. Lekko do góry, dół, odrobinkę w dół! Cofnij, tylko troszkę! Nie, nie, teraz do przodu. Lekko w lewo, lewo! Oj! To znaczy prawo. A, Wilson, mów trochę dokładniej. Do przodu? To jest to. Zatrzymaj go. Czekaj, co się stało? O nie. Magnes mnie przyciągnął. Wyłącz to, Hugo. Próbuję. Dlaczego dałem ci się na to namówić? O, ale jestem spóźniony. Ciuchcia się zatrzymuje. Cześć, Edziu. O, szybko ci poszło. Wszystko gra? Tak, jak najbardziej. Super, powiem Violi. Niby co powie? Bardzo proszę, starajcie się nie blokować torów. Hej, co się tu dzieje? Chwileczkę. Nie powinieneś naprawiać torów? Jakich torów? Żółta linia jest zamknięta. Hugo pojechał to naprawić. Myślałam, że jesteś tam z nim. O, a więc to o to chodziło Morganowi. Gapa ze mnie. O-o. Wyłącz to! Próbuję! Przepraszam, Wilson. To nie ma żadnego sensu. Powinienem wiedzieć, że sam sobie nie poradzę. Wróćmy na stację. Dasz radę?
radę. To ja stanąłem za blisko. Więcej tak nie zrobię. Obiecuję. Spróbuj. No dobrze. To jest to! Perfekto! O, co się dzieje? Szybko, Hugo, wyłącz magnes! Uważaj! Hugo, stop! O, Matyldo, teraz wyleciały aż 3 kawałki. Co? O nie! Teraz linia będzie nieczynna całe wieki. Wiolu, nie otwieraj jeszcze linii. Nie jesteśmy całkiem gotowi. A ty dokąd? Po pomoc. Sam to naprawisz. Nie naprawię. Nie mogę kontrolować magnesu. Nie dam rady. Słuchaj, musisz wyłączyć magnes w odpowiednim momencie. Dam ci znać. Spróbuj. Wiem, że sobie poradzisz. Naprawdę tak sądzisz? No jasne. Jeszcze tylko odrobinkę. Perfekto! Teraz puść. Wyłącz magnes. Dobra robota, Hugo! Udało się! Świetnie, a teraz kolejny kawałek. Ciekawe, co się stało. Może to nic poważnego. Daleko jeszcze? Jesteśmy tuż, tuż! To Edzio! O! Naprawiłeś to sam! Przepraszam, Viola powiedziała, że to pilne, a ty się spóźniałeś i... Świetnie się spisałeś! O, popatrz na to! Jestem z ciebie dumny! Dzięki! To była praca zespołowa! Racja! Przekażmy Violi dobrą wiadomość! Uwaga, uwaga! Żółta linia jest już otwarta! Wracamy do normalnego rozkładu! Wspaniale! To naprawdę dobra wiadomość! Jedźmy do domu, zanim otworzą tunel! Za późno! Z drogi śledzie ekspres! Uwaga, masterzaki, jadę! Dobra robota! Dzielnie się spisałeś. Jutro też się spóźnię, to zobaczymy, co jeszcze potrafisz. Och, Edziu. Żartowałem, kolego, żartowałem.